No jak dobre lody, nie? Pyszności. Jeszcze trochę, to już nie będzie lodów. Ale że zobacz, 11 godzina i z psami czekającymi. No, ale jeżeli on zakręcił ten kurek, no to coś zasugerowało, nie? Że ci ten kater 187 posadzą losy w taką drogę, że na przykład leci myśliwiec nad amerykańskim najbardziej nowoczesnym lotniskowcem, tylko nic nie uzbrojony, ale ma urządzenia do spalenia impulsem elektromagnetycznym całej elektroniki na tym statku. I w ogóle sobie tak było w kwietniu, kiedy podpłynął niszczyciel amerykański, najnowocześniejszy, niedawno zbudowany pod na wody Morza Czarnego. I na nim się pojawił Sumo 28, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę do zwęglenia impulsem elektromagnetycznym wrażego obiektu. No i trzasnął raz. Po pierwsze, wszyscy zwariowali od tego, ci marynarze amerykańscy dostali obłędu, a ponadto cała elektronika poszła w ciągu ułamka sekundy. Łącznie z najnowocześniejszym radarem. Czyli mają już broń elektromagnetyczną, wiesz, na samolotach. Nie muszą nawet strzelać, tylko wystarczy impuls elektromagnetyczny wysłać na dany obiekt, żeby go całkowicie unieruchomić. Wszystko kosztuje. To znaczy wszystko kosztuje. Przecież to jest technologia niedawno wynaleziona w Rosji. Co ma pierwotna taka? No. Co ma koszt do technologii, która jest wyższa niż amerykańska? Kosztuje, bo Ruscy nie dojadają, a tylko na broń. No, no. O to właśnie chodzi. Że nie dojadają, ale za to mają coś lepszego niż Amerykanie.
poczekam, jak te wilki rosyjskie zaczną tutaj tych wszystkich Żydków potajemnie wystrzeliwać w Polsce. My te komanda takie tajne. A przydałoby się. Bazarników. Bo ono się udawał, że sprzedaje na bazarze, a jest, wiesz, członkiem komanda wojskowego. Tak. I potem taki Żydek jedzie autobusem albo samochodem, a tu nagle huk, jak cholera, i wyleciał w powietrze jakiś Żyd z rządu. Przydałoby się. Potem będą artykuły, że tak zwane przymusowe samobójstwo nastąpiło. Bazarników, ale zobacz, jak ty, od tego Żydka i dwóch, trzech poszło pod ogień. Ten Hoffman i ta cała paczka tych młodych dupków. No, no. Za te złodziejstwa, które oni z tymi wyjazdami robili. No. Aż trzech. No. No to wylecieli z PiS-u, o tego Żyda, tego spojrzenia. A to oczywiście, bo to opinia, fama, to jak się dowiedział. Żyd jest przewodniczącym. No. I taki wstrętny, on taki Żydek, taki upiorek taki. To. No, no jak to kto? Karkstein. No. Tak brzydkiego faceta jeszcze cała Polska nie widziała, jak ci bracia. Ale jakie mają brzydkie charaktery, teraz się o wiele zakłócą, się denerwują, wiesz. No on cały czas przecież tylko podlewał oliwę do benzyny. Wszyscy, tak. Przez te 20 lat ostatnio. Co on konstruktywnego zrobi? Nic. Muszą coś, Jaśku, wynaleźć, bo teraz wybory będą, wiesz. Wydaje się, że go odstrzelą, już co nawet. No coś muszą wymyślić, no. Coś ponad. Nie no, wysadzić go na przykład gdzieś. No. Może na jakieś bąbie czy co. Albo zatruć. Może dorzucić jakieś świństwo w jakiejś restauracji. Nie? Oni są mają dobry sprzęt od gotowania. To już było, to już mówiło zatruć. Może coś dlaczego. Mateczko Boga, błagam, otruj tą hienę żydowską, tego potworka koszkonegiego, bo to będzie niebezpieczna sprawa dla Polski, jak on dalej tutaj będzie się... Tak, ci się on nie podoba. Mhm. No. Zanim ta krzywonoga debilka, ta twoja przyjaciółka jest, ta Zofia Maciąg. I to ona jest winna, bo ona jest katoliczką, proszę ciebie. Ona no jest powiedz, że jesteś ciemna baba, no kiedyś. Psychiczna, ale nie ona się obrazi. Psychiczna, wiesz, krzyż, Matka Boska, krzyż. A nie powiedziałaś jej, że ona w Żyda wierzy? Że ten jej przywódca też Żyd? Trzeba było jej powiedzieć, żeby się przestała wygłupiać. No i jak tam się zanosi? Kto wygra? Ale gdzie? No na tych wyborach. Platforma. Słuchaj, były badania robione, 80-90% to będzie platforma. A dlaczego? Bo przecież ten PiS się nie nadaje do rządzenia. Ty widziałeś tam jakichś ludzi na poziomie, w sensie... Jaśku, nadaje się, nie nadaje się, ale kto wygra, wiesz, bo to no, można PiS, wygrać chytrze, oszustystycznie, wiesz, cwaniactwem, sposobem. Ale no dobrze, ten... ale słuchaj, no. Czy ty widziałeś w PiSie jakąkolwiek osobę, która się zna na czymkolwiek, bo ja nie widziałem. Ale oni w ogóle myślą cały czas, że wygrają, rozumiesz? I potem na 4 lata nie okazuje się, że to inne. No bardzo dobrze, że ich nikt nie dopuścił do władzy, bo to jest partia bardzo niebezpieczna. Żydów. Znaczy mózg jest żydowski, natomiast wykonawstwo polskie, katolickie.
ale sobie wymyślili. Debili żydowskich, nie, debili katolickich jako takie mięso armatnie, a muzdek to jest na tych krzywych nóżkach tego Kaczyńskiego, tego Kalksteina. On jest od koncepcja, a ta kołota katolicka od wykonawstwa. A ten podporek krzywonogi, 1,50 m w kapeluszu, to jest przywódca tej bandy całej. Tak. Samozwańcy. Kazeł. No Kazeł. Muszę ci powiedzieć, bo ty może tego nie wiesz, że u Żydów dużo karłów jest. Tak, ale mało tego. Wiesz, jak go można nawet scharakteryzować? Nawet grają rolę. Ale zaraz. Takie, o. A wiesz, jak go można nazwać takim polskim przysłowiem? No. Wytyrdek mamuta. Wytyrdek mamuta, bo on mamut jego urodził. No. Od mamuta pochodzi. Tak, tak. Prawda, no i właśnie prawda. To jest idol tej ciemnej baby. Tak. Zofi Maciąg. Maciąg, żebyś wiedział, nie, ona się, ja ci coś powiem, katoliczki w ogóle może mniej się obrażają jak Żydówki, ale ona się, ta Zofia Maciąg, obraża. No co już o mnie mówicie? Co już plotkujecie? Co wy mówicie? Co mówicie? No i mówię, Zosia, my cię lubimy, ty taka, że opowiadasz rzeczy, że już przeciwko tobie. Nieprawda. Ale nie powiedziałaś jej, że to jest Żyd? Kaczyński, co nie, to jeszcze tak wtedy o tym się nie mówiło dawno. Dawno jej nigdzie nie ma tej Maciąg, żeby takiej coś powiedzieć, wiesz. Znaczy ona lokuje swoje miłostki nie tam, gdzie trzeba, no. Ona ma matkę, ona się matką opiekuje, wiesz. Ona już na te krzyże nie ma czasu. Wiesz, Jaśku, ona już nawet teraz na te krzyże nie ma czasu. Tam teraz zimno będzie, tam, ja widzę, tam się wystawiają, mają te różne przybory, rozstawiają ten krzyż i te modły na pod Komorowskim, pod Komorowskim. Pod Komorowskim. Zosia jest wspaniałą pumperką, ale wiesz, ona jest chora psychicznie, bo ona, wiesz, jest katoliczka. Ja wiem, żeby to była taka katoliczka, niech ona sobie wierzy, ale... Nie taka agresywna. Nie taka agresywna, wiesz, jako jakaś tam rowaczyca, wiesz, jako jakiś taki... No bo ona ma taki już przezgada, ten mózg przeżarty tym katolicyzmem, że to jest religia. Bardzo negatywna, no, diabła, no, wręcz. Mówią o... Zakodowana przez reptoidów, no i ona, ta koszmarna dziołcha jest tak jakby transmituje tak. Teorię rozwoju ludzkości reptoidów. No. Tak, tak, no reptoidów. Co za jakaś koszmarna, jakaś taka niewolnica umysłu. Diabła. Słuchaj, diabolicznego. Diabolicznego. Mówią, słuchaj, o katoliczce, że jest robaczycą, a o Żydówce, że jest pająkiem. No tak, i to tak, i to jest prawda. To jest prawda. Co? To jest prawda. To jest prawda. No, mówią, ile razy, jako tak dużo teraz słyszę, że jakimiś pająkami są. Całą Polskę, wiesz, pochwycili jako te pająki. Plaga pająków, będziesz mieć plaga pająków, wasza mać. Tak. Plaga pająków. Plaga pająków będzie. Nie, fajny dzień dzisiaj, wiesz. Fajnie było i na Fox, ale nie było takiego wyboru, wiesz, wernisaży, bo właściwie kiedyś do Instytutu Austriackiego to mi się nawet i 2-3 lata nie chodziło. No bo tam takie, wiesz, dziadostwo. Oni są strasznie skąpi. No i teraz też już myślę... 20 tysięcy emerytów umrze z głodu i z zimna na Wyspach Brytyjskich ze względu na podwyżki ogrzewania w tych domkach swoich. No. Oni grzeją, więc jest zeboszczędność.
Wielkiej Brytanii. Żeby te dziadówki w austriackim instytucie wystawiły na stole, no to po prostu ludzie by to rozebrali szybciej, wcześniej, ale nie byłoby tych strat. A tak przez tą pazerność, przez tą chciwość, ta dwa razy się wypadła i taca z ręki. Rozumiesz, takie te lampki duże są z winem. To się szkło potłukło po 7 lampek i z tym winem, no to jaki burdel. No, na środku, wiesz... Ale przez chciwość, przez pazerność, no wiesz, chytry dwa razy traci. No taka sytuacja. Się wszyscy ludzie śmiali tam, daj spokój. Cała Warszawa dzisiaj się śmieje z tych Żydków austriackich. Chupa śmiechu, chupa śmiechu. A jaka tematyka? Też żydowska była tematyka? No słuchaj, facet książki fotografuje, takie eksperymenty. A to Żyd? Tak, to nie było malarstwo. A Mareczek Zajączkowski to wiesz, mówi tak, ty patrz, taki tłustawy facet, nawet miły taki na odległość, że patrz, chodzi taki nadąsany, chodzi taki, ja mówię, co ty Marek gadasz tam nadąsany, a może on to zauważył, ale wiesz... Ja tam nie podchodzę, bo to nie jest klasyczna sztuka, to nie jest malarstwo klasyczne. To są jakieś eksperymenty, wiesz, była dyskusja w ciemnościach. Ładny ten taki facecik, wiesz, proszę ciebie, dyrektor tego forum austriackiego, no z żonką, z synkiem, ale wiesz, oni tak wciąż chcą się patrzeć, a to pod świadku, bo tam zawsze był mąż, żona, dziecko, nie? Chcą się może pod mormonów, bo tam mąż, żona, dziecko. Ale przecież jakiś taki ateista ten dyrektor. Dupa Jasia, Jasia dupa. Nic ciekawego. Żydzi też w Boga nie wierzą, muszę ci powiedzieć. No bo w co wierzy Żyd? W Jezusa? Nie. W Jahwę? Też nie. A oni powinni wierzyć w Jahwę. Tak było od początku. No. Jakieś pająki wierzą, wiesz, byle co, powymyślali. Jak to Jezus powiedział, nauka i przepisy ludzkie. Wyrzuciliście prawo Boże, zmieniliście przez naukę ludzką. No to masz. Na czym polega faryzejstwo, saduceuszostwo? Poprzez zamianę, wyrzucenie. Tak tych przykazań, ile oni mieli? Ponad 600 przepisów tu, 600 przepisów tam, że nie było miejsca dla praw Bożych. Po co ci to prawo Boże? Tak samo i teraz ta uczoność, profesorowie, to. No to po co tu komu świętym być, prawda? Jakimś takim natchnionym, co wiesz, święty bez szkół, święty Jezus Chrystus. A skąd on to ma, skoro się nigdy nie uczył, że taki mądry jest i że skąd on to ma? No właśnie. A ci faryzeusze potem go doprowadzili do śmierci. Skąd on to ma? Sram! No. Przecież wiadomo, że morza mądrość jest wszędzie, w drzewie, w ptaku. Tak jak to Sumińska mówi, w zwierzętach uczcie się od zwierząt. Nie męczcie tych zwierząt. Uczcie się, jakie one są fajne, te zwierzęta. No. Mądra kobieta. I ta Sumińska mówi, mnie też to się nie podoba, że na przykład Żydzi tam składają w ofierze zwierzęta i mordują na żywca. Mi się też... Ale co ona tam jedna biedna, prawda? Co ona poradzi? Jeszcze ją z tego radia wypieprzą, bo przecież wiesz, radio niby to żydowskie, tam ofiary potrzebne są, wiesz. A ona przeciwko. No to moja kochana, walczysz przeciwko nam. Jesteś przeciwko nam, jak ty. Ona się taka popularna zrobiła, to szybko teraz już nie spadnie, wiesz. Jak to się zrobi taki popularny. No. Już
się takiego pojazdu zrobi, to przeżyje. Przeżyje we dwa kije. Na małego czartoryska. Tak, głupoty. Tam do austriackiego ta żona Jaroszewicza, czy kogo, też dawno już nie chodzi. Ona mówi, co mówi ta żona Jaroszewicza? Ja mam pieniądze. Chodziła kiedyś do kapucynów. Potem mówi, co? Ja mam pieniądze. Żona Jaroszewicz. Ona to była na Saskiej z nami u tych badaczy, proszę ciebie. Ta nam narobiła takiego świństwa, ta żona Jaroszewicza, bo poszła na górze, szukała toalety. A te badaczki ją podpatrzyły, że ona szpieguje mieszkanie. I one mówi, że ta kobieta, to ona nam się nie podoba, żeby nie przychodzić z nią i że w ogóle... No, a ta Alina Lasa, ta Litwinka awanturę zrobiła tym badaczkom. I mówi, Alina, weź opieprz te badaczki. A tego ona się tak boi o to mieszkanie, ta willa taka zapuszczona. Tam nic nie ma. Co ta żona Jaroszewicza miałaby tu ukraść ewentualnie? Przepraszam bardzo. Szukała toalety, to poszła po całej górze łaziła. A że durna jest. Ja jej mówię, na dole masz toaletę i na poziomie. Tutaj na Zakopiańskiej 29. I proszę ciebie, ta żona Jaroszewicza, wiesz co ma na głowie? Bardzo dużo zmarszczek na twarzy. Ale ona została zamordowana przez tego pleka. Poczekaj, to może nie Jaroszewicza, tylko to... Mówili, że... Nie wiesz, kto to jest? Nie ma żony Jaroszewicza. A poczekaj, on może miał drugą żonę? Nie. Nie? Poczekaj, to nie Jaruzelskiego, a jeszcze kto był jaki? Kiszczak. Nie tam Kiszczak, świnia jakaś. No ja jej nie widzę, może ona jest zamordowana właśnie, ta żona. Ja. A, wtedy, no, to ja pamiętam, no. Tak czy siak ona nam tutaj zrobiła, wiesz, sporo świństwa i ona właśnie tak chodziła. Nawet do kapucynów na zupę, wiesz? Przychodziła sobie. A potem mówi, ja mam pieniądze, żeby tak się miała przyznać, ale przecież tam się jej nikt nie pyta. Żona tam wiedziała, kiedy tam wejść, żeby tej nie było kolejki, żeby w tych kolejkach nie stać, ale często stała w tych kolejkach. No, często stała w tych kolejkach. Oj. Także mówię ci, same skandale w tej Warszawie, same skandale. Może i dobrze robią te supermarkety, że teraz tak taniej te promocje są, że można... No, czasem to można i nawet i za grosze kupić. Nie wiem, czy ty wiesz, Jaśku, że kiedyś tak jak w tym Tesco Extra mi się tam jeździło, to tam można było czub na choinkę kupić, taki, wiesz, z bombki zrobiony. Czub duży. Wiesz za ile? Za 2 grosze. 2 setne złotówki, 2 setne. Ja mówię, Boże, to jest to niesamowite. I taki jeden czub mi się znalazł, a potem drugi gdzieś pod podłogą, wiesz, tam pod półką. A te babki, to one się tak śmiały w kasie, mówi, że ona mówi, że ja za 2 złote to ja bym nie umiała nic kupić. A ja widzę, że mam cały ten za 2 złote. Ja wiem, bo wy jesteście nienormalne.
O Jezus. No. No nie, to nie jest tak. Zobaczymy, czy jest, wiesz, ten. Co? Żabka. Oj, na pewno będzie, ja ci powiem dlaczego, bo od Moskwy idzie zima. No, ja czytam tam w gazecie. Ale to się czuje zimę, wiesz? Zbliża się bardzo zimne powietrze. A tutaj jakieś kropelki. Jest ciepło, ale ja czuję. Mhm. Mokro widać, obłyszczy. My przeżyjemy. Tylko durna Litka tutaj nie wiadomo po co leci, jak jest ta zima, to ona się zbiera do tej Warszawy. Jako fiśnięta. Tak, bo ona się zbiera na najgorszą pogodę. No tak. Zadymki, zamieci, to dobra. Niech ona wróci tam. I ona tu przyjdzie na środku, będzie tańczyła, będzie się czepała ze śniegu. Będzie bardzo ciekawie. A jak ona na wieś wróci przez te pola zaśnieżone, jak tam nie ma komunikacji żadnej? No tak, a jak ona... Nie, to śnieg śniegiem, ale żeby nie było wilgotno. Żeby nie było mokro, wiesz. No. Także ta Litka to wiesz, ona jest dopiero. I tak Bóg nas bardzo łaskawie potraktował, bo Warszawa nie weszła w zasięg mrozu, a już Moskwa weszła, a to są oszczędności, no bo wyobraź no sobie, tak, teraz nagle z dnia na dzień tam jest daleki masz minus kilka stopni, no i co? I co? Metryczka chodzisz lepiej? Nie, tak. To koszmar jest. Taka zmiana pogody. Nagła, a tu się czuję, bo przecież na ci zimno. Z tego, z jak się odpoczę. No, tak. No, bo ludzie zapomnieli, że to jest koniec, tak. Już się zaczyna. Listopada. Tak. A to już zima praktycznie. A to już zima praktycznie, widzisz, no. Tak. Właśnie dlatego patrzę, jak sobie czeka pogoda. A to już praktycznie zima, widzisz, no. Także ta Litka jest głupowata, głupowata. No. Głupowata. Głupowata. Leci ta zima w końcu, czy nie? A tu się ubrać, tu trzeba kalesony już zacząć chodzić. A tak spadnie temperatura. No tak, 5 stopni. Z 10 na 5. Zgadza się.
kurwa, w Asanacie, no tego brakowało jeszcze. Takiego koszmaru. Właśnie. Temperatury. Ta wasza mać, kurwa, tak, nie lubię tego mrozu, ja nie mam żadnych rzeczy. No, ani butów nie mam na zimę, ani nie mam kalesonu, nic nie mam. Właśnie. Nieprzygotowanie ze tego zima. Ja jestem przygotowany. Nagle. Nagła zima. Nagła wasza mać. No. A dzisiaj, zobaczmy, to sobota. Ojej, 3 stopnie. Kurwa wasza mać. No. Jak tu się ubrasz, żeby takie coś koszmarnego? A, normalnie. No nie no. Jak to, minus 15 stopni. Poniżej zera jest, no. Tak. To, ale jak spadnie poniżej zera, to już będzie koniec. To człowiek idzie, minus 15 jest i on nie czuje tego. A jak jest minus 3, to czuje. A widzisz, no więcej strachu jak czego. Strach ma wielkie oczy. Minus 15 nic się nie dzieje. Ale pod warunkiem, że nie ma, wiesz, proszę ciebie, wilgoci, że nie ma wiatru. No. I człowiek znosi o nawet minus 70. Tak. Bo ja się boję o jaja. O jaja, no. Bo ja mam bardzo cieniutkie spodenki na sobie i jak teraz trzaśnie, wiesz, mróz, to no. Sobie odnożę jaja, bo ja przez spodnie no. Kalesonach. No więc widzisz. No żeby poszukać, może coś znajdę, jakieś kalesony. Jakieś kalesony właśnie, jakieś... Jak to, mężczyzna z jajami na mrozie, no, gołymi. To wtedy można sobie zapalić... Zapalenie, zrobić tego pęcherza, jakieś z nerkami historię sobie porobić. No. Cuda nie widzę. Ja to z punktu widzenia, wiesz czego? No. Powiem ci, przytulanki. Ja lubię coś mieć pod sobą. I nie to dlatego, że czy mi zimno, czy nie zimno, ale zawsze mi będzie cieplej, jeżeli coś będę mieć pod sobą. A goły nie. Śliskiego nie lubię, tak. Bo śliskie to tak, co jest. Spodnie są śliskie. Tak. Zimne takie. Ja nie lubię jednych. Ja lubię coś tam jeszcze. Nie, to tak praktycznie mówię, no jak się nabuchnie nagle, z dnia na dzień, tak, no. Wtedy się szykuje, no to wtedy dla mnie to katastrofa. Tak. Ja jestem w ogóle do zimy nieprzygotowany. No. Ja. Niech tam będzie jako tako, ale wiesz, tak, niech będzie miło. Buchnie mrozem. Tak.